Już 7 kwietnia w klubie Kawon w Zielonej Górze wystąpi jedyna na świecie tańcząca, śpiewająca i czasami pijąca piwo albo Coca-Colę ryba, czyli fish ze Szkocji wraz z muzykami towarzyszącymi. Zapraszamy wszystkich, którzy mają bilety, a tych, którzy nie mają biletów, a chcieliby zobaczyć koncert, prosimy, żeby te bilety kupili jak najszybciej, bo się kończą. Jak to się stało, że zostałeś w ogóle szefem fan klubu i jakie są twoje obowiązki? Przypadkiem tak naprawdę, chyba w dużej mierze. Ja byłem członkiem tego The Company szkockiego i złapałem kontakt do osób, które prowadziły polski fan klub Meridian, to się nazywał Jester, po rozstaniu zespołu. Niejako rozdzielili wydawnictwa poświęcone Meridian Fishowi, ja przejąłem tą Fisha. No i tak jakoś wyszło, miało być na rok, a jest już 15. My nie zbieramy składek, nie ma legitymacji członkowskich. Każdy, kto się zarejestruje na stronie internetowej, jest traktowany jako członek fan klubu. Myślę, że to najlepsze wyjście z sytuacji w dobie internetu, zainteresowanie gazetkami tak zwanymi, to jest właściwie zerowe. Nie ma sensu się w to bawić, koszty czas. Tak jest dużo wygodniej i sympatyczniej. Myślę, że po liczbie odwiedzin wychodzi na to, że ma dobry plus. Fish po wydaniu swojej pierwszej solowej płyty przeniósł fanów, którzy chcieli być w fanklubie, do fanklubu, który nazwał The Company. To... No i potem to się rozrosło, było The Company Scandinavia, Ameryka, Francja, Szwajcaria. Zostało tego kilka, w niektórych krajach, szczególnie anglojęzycznych, przestało istnieć w związku z tym, że strona oficjalna artysty jest prowadzona w języku angielskim, no i nie ma potrzeby prowadzić drugiej strony, na przykład dla fanów w Ameryce czy w Australii. Tak? Natomiast zostało holenderskie, belgijskie, trochę mniej belgijskie z ciekawostek, oni też mieli stronę po angielsku ze względu na wielojęzyczność i to też przestało być tak. Niemcy mają niektórzy fanów. Tak? Norwegowie. Wydaje się, że w Polsce jest chyba najwięcej fanów Fisza w całej Europie. W Polsce jest dużo. Ja, tutaj jest mi powiedzieć, czy najwięcej. Bo nikt tak naprawdę tego nie zmierzył. W Polsce jest dużo, w Niemczech też jest bardzo dużo. To też, jak liczyć, no, czy może być więcej w Polsce niż, czy może być więcej w Norwegii niż w Polsce, jeśli Norwegia jest 10 razy mniejsza. Nie? Ale Niemcy mają dość dużo koncertów, w Niemczech się też dzieje. Być może takich najbardziej zagorzałych dużo w Polsce. Powiedz parę słów teraz o samym Fishu. Wiem, że o Fishu można mówić. O Fishu można mówić bardzo dużo, ale niewątpliwie osobowość, której wobec której nie sposób przejść obojętnie, może tak bym powiedział, można lubić, można nie lubić. Ja nawet nie mówię o muzyce, tylko o chwyciu i poglądach, umiejętności wypowiedzenia się na każdy temat. I nie na zasadzie takiej, jak niektórzy nasi posłowie, bo zazwyczaj ma coś do powiedzenia, a jak nie ma, to przynajmniej powie, że nie wiem. Na pewno fascynująca osobowość i ktoś, z kim z przyjemnością można wiele godzin przegadać na zupełnie różne tematy, niekoniecznie muzyczne, właściwie nawet on chyba chętniej na niemuzyczne. A to podobnie, ale i o polityce, i o piłce nożnej, i o filmach. I ostatnio zanudza podobnych swoich znajomych slajdami z Kuby. Przez miesiąc na Kubie nurkował i ma tam jakieś obrazki porobione i wszyscy muszą oglądać i słuchać, jak to jest wspaniale.
Słów teraz o trasie Fisza w Polsce. A trasa to jest pomysł sprzed bodajże 2 czy 3 lat, kiedy się skończyła poprzednia trasa koncertowa promująca płytę 13 Star. Fisz nie miał pomysłu na nic nowego, jakieś tam problemy zdrowotne dokładnie, i stwierdził, że nie może jechać jeszcze raz w trasę elektryczną, bo już ludzie nie kupią, albo ewentualnie ci sami fani przyjdą, to żadnej korzyści tak naprawdę nie ma. Ci sami fani tylko co drugi już, bo no tak. Już jeden był, co drugi przyjdzie, i wymyślił, żeby pojechać w trasę małą, akustyczną do miejsc, w których jeszcze nie był. I to jest trasa, w której oprócz Fisza występuje tylko gitarzysta Frank Asher, grający na instrumentach klawiszowych Foss Patterson. 2 godziny grają, tak czy inaczej, więc mimo że to się wydaje tam koncert akustyczny, ale to są 2 godziny grania. I rzeczywiście to pozwala grać w mniejszych salach, obniża koszty trasy, jest bardziej elastyczne. W Berlinie byłem na koncercie, to grali w hotelu pod Berlinem. Mi tłumaczył menadżer, że ten trasy niemieckie, że oni wolą pod Berlinem, bo w Berlinie wszyscy widzieli. Więc to niemal, a pod Berlinem to jest sama okazja dla ludzi, coś się dzieje i przyjdą z ciekawości zobaczyć nawet tacy, którzy Fisza nie widzieli. Co się stało, że Zielona Góra? W Polsce mamy koncerty i w miejscach, gdzie Fisz grywał, i w miejscach, gdzie nie grywał rzeczywiście. Artysta chciał co najmniej 8 koncertów w Polsce. W sumie jest 11, z tym, że jeden jest niebiletowany, więc też tak trzeba trochę inaczej. Ten warszawski jest niebiletowany, on jest bardziej ku promocji całej trasy. Więc no, wyszło 10 tak naprawdę. Chyba może brakuje czegoś bardziej na wschód od Wisły.